Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Przed nami the most wonderful time of the year, a dziś już trzeci rok z rzędu przychodzę do Was z podcastowym prezentownikiem. W tym roku podarujemy wspólnie naszym bliskim to, co najcenniejsze, czyli czas. Czas, którego często nam brakuje. Każdego dnia podejmujemy decyzję o tym, jak nim zagospodarujemy, a wybierając uważne prezenty, podsuwamy tym, których kochamy, szansę na to, by spędzić ten czas wyjątkowo i jakościowo. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania moich pomysłów na świąteczne upominki w sezonie 2023. Partnerem odcinka jest marka Olini, producent starannie wytwarzanych olejów, octów, zakwasów i innych jakościowych rzemieślniczych produktów. Jeśli w te święta życzycie bliskim dużo zdrowia i chcecie je im podarować, to zestawy prezentowe Olini są definicją takiego upominku. Produkty możecie wybrać w zależności od preferencji osoby obdarowywanej, bo znajdzie się coś dla wielbicieli słodkości, dla maluszków, dla wsparcia odporności czy zdrowia kobiet. Jestem przekonana, że Olini zostanie w Waszych domach na cały rok. Już ustaliliśmy, że pod choinką nasi najbliżsi znajdą w tym roku czas, a konkretnie czas offline. Niech te prezenty zachęcą nas wszystkich do spędzania czasu z dala od ekranu, w grupie albo w pojedynkę. Jednak zanim przejdziemy dalej, chciałabym zachęcić Was do przesłuchania poprzednich prezentowników, czyli 2021 i 2022, które są podlinkowane w opisie. Tamte propozycje. Nadal pozostają aktualne i zgodne z moimi wartościami, ale co roku zależy mi na tym, żeby dzielić się z wami tym, co nowe i świeże, dlatego nie powtarzam żadnego prezentu czy marki, ale to nie zmienia faktu, że nadal bardzo je lubię i w pełni się pod nimi podpisuję. To, co dla mnie ważne od lat, ujęte w jednym zdaniu to jak najwięcej lokalnych, zrównoważonych marek i uważnych, świadomych doświadczeń. W ramach prezentownika 2023 opowiem Wam, jak podarować innym lub sobie czas offline w dziewięciu kategoriach. Będą to czas pielęgnacji, czas pyszności, czas aktywności, czas rozwoju, czas w domu, czas relaksu, czas dla siebie, czas podróży i czas na nowe. Kolejność kategorii płynie zgodnie z rytmem naszego dnia, z rytmem naszego życia. A, i bardzo ważne, wszystkie polecajki znajdziecie w opisie, wraz z kodami rabatowymi od marek, które zechciały nam jest tej okazji podarować. Zaczynamy. Nie wiem jak wy, ale ja zaczynam dzień od wizyty w łazience, dlatego na początek mam dla Was czas pielęgnacji. Prezentów do ciała, dla ciała nigdy nie za dużo. Dla mnie prezenty, nawet te klasyczne czy symboliczne, to dobra okazja, żeby kupić coś, co jest zgodne z naszymi wartościami. Jest ekologiczne i cruelty free, bez kompromisu na jakości i w tym roku polecam wam polską markę Mokosz. Ich zapachy są po prostu obłędne. Zapachy, oczywiście, którymi pachną produkty, na przykład balsamy. Moim faworytem jest wanilia z tymiankiem. I drugą marką jest brytyjski Lush, którego pewnie znacie, gdzie już same odwiedziny w sklepie są jak wizyta w parku rozrywki. Dla mnie jest to zawsze super doświadczenie. Jeśli chodzi o twarz, to nasza buzia w szczególności zasługuje na jak najlepsze traktowanie. Jeśli myśleliście o prezentach z kategorii pielęgnacja twarzy, to polecam Wam produkty trzech polskich marek. Są to Ukwiat, Ojolab i Kireskin. Balsam do demakijażu u kwiat to dla mnie odkrycie roku. Serum i krem pod oczy Ojolab, to świetny poranny rytuał, a Kire Skin to kompleksowa pielęgnacja japońska, ale w wersji naturalnej. Na pewno jestem przekonana, znajdziecie coś dla każdej cery, a ja jestem zachwycona, chciałabym powiedzieć przede wszystkim, bo to ja i moja estetyczna natura brandingiem, ale też filozofią każdej z tych marek. Teraz pomysł na prezent z kategorii ciekawostka, oczywiście w ramach kategorii czas pielęgnacji. Jeśli nie używacie opaski podczas porannej i wieczornej pielęgnacji, opaski do włosów, jest bardzo duża szansa, że niszczycie sobie włosy, które rosną wokół linii twarzy. Dlatego fajnym dodatkiem do prezentu może być właśnie opaska. Ja używam takiej od lat. Do tego można dorzucić modne teraz klamry do spinania włosów i mamy tym samym super zestaw. Ostatnio odkryłam świetny sklep internetowy GoodGood. Good. Jest tam bardzo fajna selekcja produktów z różnych kategorii, także możecie sobie zajrzeć. Kiedy już się obudziliśmy, wiele z nas przechodzi do ćwiczeń. Czas aktywności to chyba moja ulubiona kategoria, ale prawdopodobnie powiem to jeszcze tutaj kilka razy. Sama dostałam jakiś czas temu taki prezent, więc przekazuję dalej: a mianowicie wspólny trening personalny. Ale niekonwencjonalny, bo mam dla Was totalną nowość, czyli metodę Lagri na megaformerach. Jest to połączenie treningu wytrzymałościowego, cardio i pilatesu. Także polecam spróbować. Najlepiej w duecie z bliską osobą w nowo otwartym studio Lagri w Warszawie. Tak jak na trening można wziąć przyjaciółkę, tak na kort zdecydowanie trzeba. Tenis stał się ostatnio bardzo popularny, ale Idzie do nas coś świeższego, czyli padel. Jest to połączenie tenisa i skłosza. Ja przyznam szczerze, wybieram się na to od lat, także może ja w tym roku w ramach prezentu zabiorę na padla kogoś bliskiego. Także sprawdźcie, czy w waszym mieście są padlowe korty. Jeśli znacie kogoś, kto lubi latać, huśtać się i wisieć, to karnet na zajęcia z Aerial Yogi będzie strzałem w dziesiątkę. Mówię to, bo ja jestem tą osobą. Joga na hamakach czy chustach jest to połączenie asan jogowych z rozciąganiem i akrobatyką. Chodzę na to regularnie i bawię się słuchajcie, jak dziecko. Lubię tę serię prezentownikową, czy też inspirację miesiąca, bo po prostu opowiadam wam o swoich marzeniach. Ja słuchajcie, zawsze chciałam jeździć na rolkach albo na wrotkach. Ostatnie doświadczenie miałam chyba w podstawówce. I zastanawiam się, dlaczego dorośli odmawiają sobie dziecięcych przyjemności i także może fajnym pomysłem będzie podarowanie komuś bliskiego pary rolek albo wrotek. I na koniec pomysł pokrewny, bo dla wszystkich rolkowiczów czy przede wszystkim rowerzystów, co już jest znacznie bardziej powszechne, świetnym prezentem będzie, moi drodzy, kask. Głęboko wierzę, że tak jak w przypadku nart i deski, kiedyś, a Miejmy nadzieję, za chwilę. Jazda bez kasku na rowerze czy na rolkach będzie po prostu nie do pomyślenia. Jak znacie jakieś fajne, designerskie kaski, to podeślijcie mi koniecznie, ja podrzucam Wam pomysł. Kolejna kategoria z rzeczy ważnych, moje mili. Ja nie rozpocznę dnia bez śniadania, dlatego przechodzimy do czasu pyszności. Ziołowe herbaty to jest zawsze dobry pomysł na prezent. To, co dla mnie ważne, i pewnie parę razy powtórzę, to jakość, lokalność i rzemiosło. Moim odkryciem są herbatki marki Dworzysk. Są to naturalne mieszanki ziołowe z lawendą z ich własnego pola. Coś wspaniałego i przepysznego. Za to dla fanów herbacianej klasyki muszę Wam polecić najbardziej cool herbaty w mieście, czyli Leaf Liturgy. Smak jest oczywiście wspaniały, ale. Ich etykiety, ich branding to jest po prostu prezent sam w sobie, musicie to sprawdzić. I znowu, kolejny prezent, którego nie mam, a bardzo sobie tego życzę podgrzewacz do dzbanka. Nie wiem jak wy, ale dla mnie herbata musi być ciepła. Ja lubię ją pić powoli. I nie chodzi tutaj o żaden nowoczesny elektroniczny sprzęt, a klasyczny, staroświecki ze świeczką. Udało mi się nawet znaleźć taki bardzo, bardzo, bardzo piękny, więc łapcie. I w tej kategorii nie mogło zabraknąć też kubka. Ogólnie ostatnio stwierdziłam, że życie jest za krótkie, żeby pić z kubka, którego nie lubimy. Mamy teraz absolutny zalew ceramicznych brandów, dlatego uważam, że grzechem byłoby kupować naczynia w sieciówkach. To, co najważniejsze, znajdźcie, poszukajcie pracowni ze swojego miasta. Na przykład polecam Wam poznańską Ceramics 36, a jeśli chcecie mieć większy przekrój czy zobaczyć produkty na żywo, to choćby w Warszawie można odwiedzić butik Elo czy inny Concept Store w Waszej okolicy. I w klimacie, a raczej analogicznie do wspólnego treningu, podrzucam Wam pomysł na wspólne wyjście do restauracji. Są miejsca, Zarezerwowany na specjalne okazje lub takie, o których dana osoba marzy, ale na co dzień są po prostu poza zasięgiem. Moim pomysłem jest sprawienie sobie wspólnego ucztowania. Ja dostałam taki prezent nieraz i jestem pewna, że zadowoli on każdego smakosza. Jednym z bardziej wyjątkowych doświadczeń była wizyta na omakase w Noriko, czyli najlepszym sushi w Warszawie moim skromnym zdaniem, gdzie płacimy za posiłek, a Sushi Master serwuje nam omakasę, czyli to, co ma dla nas dzisiaj najlepszego. Jest tutaj element niespodzianki i performance'u, bo wszystko to dzieje się na naszych oczach. Cudowne doświadczenie. Moi mili smakosze to często też domowi kucharze. Ja widzę coś romantycznego w spisywaniu swoich własnych czy swoich ulubionych przepisów w notesie, Najlepiej w brulionie, żeby było wygodnie z nich gotować. I dlatego po papiernicze, rzemieślnicze dodatki, jak zawsze wysyłam Was do papierniczenich i po jeden z przepiśników. I na koniec tej kategorii coś, co może się wydawać przeciwieństwem ucztowania, ale jeśli jesteście stałymi słuchaczami, to pewnie słyszeliście tutaj o detoksie medycyny chińskiej. I dobra informacja jest taka, że już teraz możecie sobie sprawić lub komuś sprawić program detoksowy w formie e-booka, dzięki któremu będziecie mogli przejść proces oczyszczania z merytorycznym wsparciem w dowolnym momencie roku. Po pysznościach, czyli po śniadaniu, znaczna większość z nas jest w pracy, więc symbolicznie nazwałam kolejną kategorię czasem rozwoju. Wy sami wiecie najlepiej, w jaką stronę chcą rozwijać się wasi najbliżsi, ale coś, czym nie wiem, czy nie wszyscy powinniśmy się zainteresować, to zarządzanie naszymi finansami. Dlatego proponuję wam kurs inwestowania Girls Money Club. A z nieco innej bajki pomyślałam o karnecie na Festiwal Kina, a konkretnie wejściówce online na wszystkie seanse Festiwalu Nowe Horyzonty. To jest oczywiście tylko przykład, ale taki dostęp do festiwalu czy konferencji to moim zdaniem genialny, rozwojowy pomysł na prezent. Ta kategoria była króciutka, ale mamy tutaj zarówno opcję kursów, jak i opcję konferencji czy festiwali. Po pracy, moi drodzy, wracamy do domu. Więc ważne jest to, żeby w tym domu było nam dobrze, żeby było nam przyjemnie. Jeśli chcecie kupić komuś piękny dodatek do mieszkania, jakiś ładny przedmiot czy ozdobę, to spróbujcie znaleźć coś z drugiej ręki. Plus jest taki, że nie trzeba szperać, ale można oczywiście szperać na pchlich targach. Są miejsca, które robią za nas wspaniałą selekcję. Dzięki temu prezent będzie jedyny w swoim rodzaju, a bardzo... Bardzo ładną selekcję ma strona Rarytasky. Z nieco większych inwestycji raczej obstawiam dla siebie do domu. Warto pomyśleć o szytych na miarę stylowych zasłonach i polska marka North Home robi to najlepiej na świecie. Mi odmieniły one całe wnętrze, zarówno latem, kiedy chronią przed słońcem, jak i zimą, kiedy przytulnie otulają i oddzielają od chłodu. Ale jeśli wolicie materiały nieco mniejszych gabarytów, to co powiecie na koc? Jest wspaniała polska marka Outhears, która robi ręcznie wełniane koce i są przepiękne i ciepłe. Teraz rzecz dla fanów pięknych rzeczy. Nie wiem jak wy, ale mi czasem wystarczy na piękno patrzeć, nie muszę zaraz wszystkiego posiadać i kupować. Ja uwielbiam przeglądać tak zwane coffee table box, więc moim pomysłem dla was jest album o designie. O architekturze czy o sztuce, moim zdaniem cudowny upominek i bardzo dobra selekcja jest w fabryce form. I skoro jesteśmy w domu, to myślę, że na pewno znajdzie się tutaj kilkoro fanów planszówek. Polecam Wam bardzo fajną grę, którą ostatnio odkryłam, mianowicie grę o kinie High Concept, gdzie musicie w jednym zdaniu podsumować fabułę filmu. Ja sama bardzo chętnie bym w nią zagrała, ale opcji są naprawdę tysiące. Jeśli nie robicie tego na co dzień, to może warto zacząć. Ja otwieram się na granie w gry, szczególnie kiedy wieczory są długie, ciemne i chcemy sobie ten czas w domu umilić. Przyznam wam szczerze, że ja od zawsze chciałam nauczyć się grać w szachy, i możliwe, że zmotywują mnie do tego, po prostu piękne szachy, piękny zestaw szachów. Sami zresztą zobaczcie, te cuda marki Printworks są po prostu niesamowite. Możecie je dostać online na Fabryce Form również i ostatnio widziałam je stacjonarnie w Napie. Tak sobie myślę, czy to będzie ten prezent, który kupię sobie sama. Zobaczymy. Idziemy głębiej, moi drodzy. Bo samo bycie w domu nie wystarcza. Czasami trzeba się bardziej postarać, żeby naprawdę zrelaksować się po całym dniu, dlatego teraz czas na Czas relaksu. Ja jestem orędowniczką aromaterapii i korzystania z olejków eterycznych i dzisiaj proponuję Wam olejki w duecie z kąpielą. Super pomysłem na zestaw prezentowy jest sól epsom, czyli siarczal magnezu, którą możecie dodawać do kąpieli, co wpływa bardzo dobrze nie tylko na nasz układ krążenia. Czyli m.in. na obrzęki i bóle w ciele, ale przede wszystkim na układ nerwowy, wycisza nas i relaksuje. A do tego dorzucacie kilka kropel olejku od polskiej marki Aromalab. Pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie o jakości olejków eterycznych, to jest kluczowe. I macie tym samym cudowną ucztę dla zmysłów. I kolejny zestaw związany z zapachami i relaksem to kadzidła i podstawka do kadzideł. Dla wnętrza jest to przepiękny dodatek. Sami zobaczcie, naprawdę ta podstawka, o której mówię, jest cudowna, który będzie cieszył oko, a dla bliskiej osoby jest to wspaniały rytuał, który zachęca do relaksu. No i w tym pomagają oczywiście cudowne zapachy naturalnych, jakościowych, znowu jakościowych, jakościowych kadzideł. I obie te rzeczy, które ja dla Was wyselekcjonowałam, zakupicie w sklepie Blask. Zastanawiam się, czy jest coś bardziej relaksującego od wsunięcia się pod świeżą, ulubioną pościel. Do tego może być ona naturalna i piękna, czyli u mnie lniana. Najlepiej uszyta w Polsce z polskiego lnu. Ja od lat śpię pod poszewkami soul linen i powiem szczerze, nie umiem już inaczej i zachęcam wszystkich. Zostawiłam kategorię czas dla siebie na koniec dnia, bo każdy z nas wykrawa sobie ten czas dla siebie w innym momencie. I prezenty z tej kategorii to te osobiste i intymne, i możliwe, że takie, które sprawimy sobie sami. Zaczynamy w sposób dosyć dosłowny, bo wierzę, że piękna i wygodna bielizna to bardzo istotny umilacz codzienności. Nikt nie musi tego widzieć, ale my czujemy się komfortowo i wyjątkowo, bo mamy na sobie coś pięknego. Polecam Wam wybrać się do salonu Rilkę, bo to ręcznie robiona polska, cudowna bielizna, którą ekspertka może Wam dobrać na miejscu. I do mojego życia takie sprawianie sobie prezentów wniosło bardzo dużo radości i wygody. Przyznam szczerze, że. Ten pomysł, o którym powiem wam za sekundę, zrealizowałam już kilka razy na moich bliskich i mam plan to kontynuować. Otóż, portret numerologiczny to jedno z narzędzi samopoznania, które bardzo polecam. Uważam, że lepsze zrozumienie siebie, swojej natury i swoich potrzeb prowadzi nas do bardziej świadomego i łagodnego wobec siebie samego, siebie samej życia. I Kaja z e-numerologia robi świetne e-booki, portrety numerologiczne, także polecam Wam całym sercem. A teraz wariant dla bardziej naukowych słuchaczy. Przyznam, że to prezent świąteczny dla moich rodziców z zeszłego roku i jest to test DNA. Polega to na tym, że otwieracie paczkę, zostawiacie próbkę śliny i za kilka tygodni dowiadujecie się, kim jesteście. A co to znaczy? dywadujecie się, z jakich części świata pochodzicie i kim są wasi przodkowie. A jeśli ktoś z waszej szeroko rozumianej rodziny jest w bazie My Heritage, bo tak nazywa się ten test My Heritage, możecie nawet poznać swoich krewnych z końca świata. I dodatkowy bonus: jeśli kupicie taki prezent swoim rodzicom, to macie od razu swój wynik. Koniec dnia, moi drodzy. Dzień się skończył, ale my mamy jeszcze dwie kategorie poza planem dnia codziennego. Kategoria ultra istotna, jedna z tych, które zaliczam do moich ulubionych, której nie mogło tutaj zabraknąć, to kategoria podróże. W podróży niezbędny jest aparat. A jako, że ceny filmów do aparatu poszybowały w górę, jestem przekonana, że wasi znajomi, którzy fotografują analogowo, będą bardzo wdzięczni za taki prezent. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam swojego ręcznika plażowego, a to jest kolejna okazja, żeby czas w podróży był bardziej osobisty i wyjątkowy, bo ile można siedzieć na hotelowym ręczniku podczas pikniku na wakacjach. Piękne rzeczy robi moim zdaniem hiszpańska marka Lazy Beach. Odpalcie sobie i sami zobaczcie. Nie było, słuchajcie, w tym roku praktycznie nic modowego, nie ma nic modowego w tym prezentowniku, więc podrzucę wam jedno akcesorium, które moim zdaniem super sprawdza się na wyjazdach, a są to łańcuszki do okularów. Są trochę, a nawet bardzo, jak biżuteria, ale jednocześnie bardzo praktyczna. I piękną selekcję znalazłam we wspomnianym butiku online Good Good. I na koniec powiem wam, że dostałam kiedyś w prezencie etui na paszport. Co prawda trzeba to etui zdjąć przy kontroli granicznej, ale dzięki niemu Trudniej jest ten paszport zgubić, i przy okazji jest to coś, co po raz kolejny cieszy oko. A kto, kto by nie chciał mieć kolejnej ładnej rzeczy? Jest to coś osobistego i wyjątkowego, i o to tutaj chodzi. O to chodzi w prezentach, o to chodzi w życiu. Last but not least, moi mili, czas na nowe. Za rogiem jest nowy rok, i stąd ten symboliczny prezent, ta symboliczna kategoria. Best Year Ever jest to notes, który towarzyszy mi. Cały rok 2023 i dostałam go właśnie w prezencie na święta w zeszłym roku. Jest to narzędzie do podsumowania roku i do zaplanowania tego nadchodzącego. Daje nam przestrzeń do refleksji, do spisania swoich marzeń i swoich planów, a potem towarzyszy nam przez cały rok, gdzie regularnie, co tydzień, praktykujecie wdzięczność, wspominacie najlepsze momenty, spisujecie lekcje i Rozliczacie się z postanowień i celów. Jest to genialna rzecz. Dzieło Intelligent Change to są producenci Five Minute Journal. Polecam całym sercem i na sam, 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 sam koniec coś tak prozaicznego. Ale notes bez długopisu nie ma sensu. Tak jak z kubkami, tak z długopisami, szkoda mieć takie, które nam się nie podobają i których nie lubimy. Też uważam ogólnie, że jeżeli mamy coś, co jest dla nas bardziej wartościowe, to bardziej o to dbamy. Mój pomysł jest taki, żeby kupić bliskim piękny, osobisty długopis, a jeśli nie bliskim, to sobie, bo ja ostatnio tak zrobiłam i bardzo dużo dało mi to szczęścia. No i tutaj kończy się, moi drodzy prezentownik 2023. Mam nadzieję, że te pomysły na to, jak podarować bliskim czas offline, będą dla Was przydatne. Raz jeszcze odsyłam Was do prezentowników sprzed roku i sprzed dwóch lat. One naprawdę pozostają aktualne. Jest tam cała masa marek. Produktów i pomysłów na prezenty. Mam głęboką nadzieję, że czas kupowania prezentów nie będzie dla Was stresujący. Pamiętajcie, że obdarowywanie bliskich to wybór i to zarazem przyjemność. Warto zastanowić się, z czym kojarzy nam się druga osoba, co lubi, czego pragnie i potraktować kupowanie prezentów jako małe wyzwanie, ale też no właśnie ogromną radość, bo ja uwielbiam osobiście dawać prezenty i myśleć w ten sposób o moich bliskich. W ciągu roku zapisuję sobie pomysły na prezenty po to, żeby. Po to, żeby potem nie być właśnie zaskoczoną. Nie będę Wam składać życzeń świątecznych, bo to jeszcze przed nami. Jak zawsze mam dla Was coroczny odcinek świąteczny z bliską mi osobą, ale życzę Wam super czasu oczekiwania na święta, bo my niejednokrotnie cieszymy się, że święta są za rogiem, a potem na nas jakoś zaskakują i szybko mijają, więc. Spędźmy uważnie, spokojnie i celebracyjnie ten czas ym, przygotowań do świąt w gronie bliskich, opiekując się sobą, innymi. Aż sama się rozmarzyłam, powiem Wam, dzisiaj świeci słońce, jest zupełnie nieświątecznie, ale nastroiłam się do tego nagrania specjalnie dla Was, dla nas, przy mojej playlistie Christmas Carol. więc e, służyłam ją w zeszłym roku i Podlinkowuję wam ją też w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania moich ukochanych świątecznych piosenek. Myślę, że jestem w tym całkiem niezła. Uważam, że są one ponadczasowe, nieśmiertelne i przecudowne. Rozpalajcie sobie różne świece zapachowe, puściłam sobie w dyfuzorze olejki pomarańczowy i cynamonowy, żeby też czuć ten zapach świąt tutaj w mieszkaniu i takiego nastroju właśnie. Świątecznego życzę Wam w najbliższych tygodniach, a my słyszymy się niebawem. Do usłyszenia, cześć. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.